info jeszcze na Twittera. Tetris Makers z Majki. A gra jest Just Cause 3. Ja wyczyściłem grę, więc nie powinna już się pojawić. Bo tego Tetrisa nie mają na liście w Twitchu. Wiem, niestety. Pomyślał się. Frajerzy jeszcze nie mają tej gry u siebie. O, jest pawikon. To dobrze. Sami swoi będą. Chwilkę poczekamy. Może ktoś przyjdzie jeszcze. Tak, ja puszczę jeszcze info na... Żeby się załapał. Może jakoś tak dodatkowo, czy coś. Tak, Addict World Premiere będzie. Dokładnie. Słychać nas? Wydaje mi się, że tak. Aha. Cześć, Trufla. No Buster niestety tylko 1080p. To jest taki ten pre-show do E3 w sumie. Te nasze dzisiejsze streamowanie. Najlepsze to jest E3, to jest... No. Powiedzcie, czy dobrze mnie słychać i Kubara? Czy coś podgłośniamy, ściszamy? To jeszcze nie jest konfa formogatki na 3, ale może kiedyś? Tak, właśnie, rozsiądziemy się, będziemy zbierać w cały sprzęt i pojedziemy do tego, do Los Angeles, jak Giant Bomb jedzie całym swoim samochodem i z całym dobytkiem. Czy telefon ściszyć? No tak, dobrze słychać, to dobrze. Moglibyśmy obaj ciut głośniej być. Ciut głośniej? Będziemy krzyczeć zaraz no, z wrażenia. No, dokładnie, to. Właśnie. Ja tu zaraz odpalę wszystko, także się trzymajcie. Hej, Solfi, Adik, Shineko, Rafał, Nice Panda, Mateori, o kurde, Trufla, tyle Polska Pajkok, Mkisz Buster, Pawikon. Teraz, teraz jestem cicho. Nie, dobrze, on mówi jeszcze, na żółte mi tu wchodzi, więc nie. Wchodzę mu na żółte, więc... No, więc się uspokójcie. Uwaga, włączam za chwilę. To będzie szok dla niektórych. Szok termiczny. Bo będzie mnie widać. Oho. Uwaga, to będzie w tym momencie się zaczynało. Emki już tak. Już mnie chyba widać. Jeszcze nie, u mnie przynajmniej jeszcze nie. Ja jest! Ja u siebie już się jest! Widzę. Wrzuta na jedzenie dla tego pana. Ten mam pan się dobrze. Potrzebuje... Przed chwilą paczkę jadłem. Dla Majka. Z jedzeniem. Jest. Musisz dać minutę czatowi. Tak, musi dobrze. Dojść do siebie. To ja ten. Dół z profila mogę się pokazać. Specjalnie się ogoliłem dzisiaj. Co masz? Titanfalla. I co to jest? John Rambo? Mam Titanfalla i Zelda. Who this? New phone. Formogatka Digital Deluxe Anniversary Edition mi się podoba pod tytuł tej gry. Tak, ta gra została trochę zremasterowana. Tutaj trochę takie tło historyczne nakreślę. No. Ja ją napisałem, to było chyba 2008. Jak patrzyłem po plikach, to w 2008 ją napisałem. To było mniej więcej chyba w tym czasie, jak Formogatka pierwszy odcinek nagrywała. Myślę, że nawet wcześniej mogło być. I jak to ostatnio odpaliłem... To się trochę porozjeżdżały menusy, bo to było w 1024x768. Nie było takich dużych tych monitorów wtedy, więc to prawda. Nie dopasowałem je i zrobiłem szybki remaster. Musiałem trochę popracować tutaj nad menusami i mówię przy okazji, jak już tu jestem, to dodam napis. No i jest, Formogatka Digital Deluxe Anniversary Edition, no bo 10 lat minęło. To akurat by się zgadzało, nie? A powiedz mi jeszcze, co to jest ten link na dole w lewym dolnym rogu? Właśnie, to co obiecałem wczoraj. Link w prawym dolnym, w lewym dolnym rogu. Jak sobie go wklepiecie, to możecie ściągnąć tego Tetrisa i sobie też w niego pograć. Oh my god. Tylko od razu zaznaczam, ja nie wiem, czy on będzie u was działał. U mnie na 1080 Ti śmigał. Miło. Wczoraj, tak. Tak, także powinien się uruchomić. Odpala się tylko w Full HD na full screenie. Nie można nic zmienić rozdzielczości, więc jak macie inne, to menusy się mogą rozjechać. Gra powinna działać, ale menusy mogą być rozjechane, więc nie ręczę za to. Hej, Zaskur.
Hej, daj Czołem. mi rycyny. To będziemy grali powoli. Ta gra jest, No. tak ogólnie ta gra jest kompletna, żeby nie było, że to jest jakiś early access. Ona jest kompletna, skończona, nic więcej nigdy do niej już nie będę dorabiał. I można ją albo włączyć, albo wyłączyć, co widać Nie w menu. będzie płatnych skórek? Nie będzie. O. Także uwaga, lecimy. Trzymajcie się teraz grubo. Trzymajcie się Gra się grubo. dzieje w pokoju tartaka, jak widać. Oh fuck. Leci muzyczka, ja ją trochę ściszę. Klocki będą sobie spadały, ja będę opowiadał, żeby nie było za ten. Opowiedz mi o tym pękniętej szybie. Tak, po pierwsze, całą grę zrobiłem sam, wszystkie asety zrobiłem sam, oprócz tej pękniętej szyby. Ją Okej. wziąłem gdzieś z internetu, nie pamiętam skąd, ale Z była. GitHuba. Nie, wtedy GitHuba Apex jeszcze nie było. polowany. GitHub chyba dopiero powstawał w tym czasie. Na pewno SourceForge Odważny. był. Widzę tym płaskim poszedłeś na płasko. Tak, Okej. tak. I tutaj pierwszy feature, jak Nie robimy boisz się. linię, to jest efekt. Partikle No. lecą i jest dźwięk. Poka. Teraz będziecie widzieć. Ptoink. No I nieźle. on Nieźle, tam nieźle. mówi. Także muzyczka leci ta Hej, stroną Gaw. gadki. W ogóle gra w defaultie ma ta wasza edycja, Digital Deluxe, ma muzyczkę z Formogatki, więc to jest wasza jedyna szansa, żeby tą muzyczkę zdobyć. A gra ma taki No. feature, Na że każdym osiedlu w Polsce były takie szyby, pisze Kamy. Gra To ma jest ta tak. zbrojona szyba, nie? Taka z tym Tak, drutem. dokładnie. Dokładnie tak miało być. Tu w ogóle w oryginalnej wersji była takie tło nad tym, nad jeziorem, tak jak wiesz, takie coś ala ten, ala Alan Wake. Tylko że ono było w tak niskiej rozdzielczości, że musiałem to zmienić, bo brzydko wyglądało. To jest Comic Sans, ta czcionka? Jest pytanie. Nie, to jest Deja Visans. Déjà vu To jest Sans. jeden z darmowych fontów, więc możecie ten font sobie podmienić. W katalogu tam jest katalog fonts i ten font generalnie można podmienić. Czy w edycji kolekcjonerskiej pyta Pawikon jest figurka Majka z jabłkiem Edenu? Ta gra nie ma edycji kolekcjonerskiej, ona jest tylko w cyfrowej. To jest tylko cyfra. Możesz teraz, moda jest taka, żeby wypuszczać gry osobno i kolekcjonerki osobno. Możesz zrobić tylko jakiś pakiet. Ewentualnie, tak, możemy tak zrobić. Czy w twojej grze można wygrać? Wiesz co, ja już nie pamiętam, jakie tutaj są warunki końcowe, ale wydaje mi się, że można grać w nieskończoność. Po prostu jak ci się spieprzy, to się spieprzy i masz high score ewentualnie do pobicia. To jest wszystko, co w tej grze można zrobić. Chudy, nie prowokujecie, ale da się zmienić sound volume? Pyta Porkite. Tak, da się zmienić. Możesz kwadratowymi nawiasami w prawo, w lewo. Aż Bo do. nawet jest ten, jest nawet pokazane, tak? Tak, jest pokazane. Był taki, w oryginalnej wersji był taki paseczek, tylko że on się rozjeżdżał mi na tej wysokiej rozdzielczości i zamieniłem go na tekst, bo mi się nie chciało nad tym siedzieć. Czy gra jest podzielona na epizody jak Kidman? Pyta Zaskór. Nie, to jest full. To mówiłem, to jest kompletna gra bez żadnego early accessu. Ona jest skończona i można w nią grać. Tyle, ile się chce. Mam Teraz. nadzieję, że nie będziesz robił refunda po streamie, No, pisze Damianusz. dokładnie. Zbliżamy się do tego momentu, kiedy w lewym górnym rogu się pojawi feature, jakby pamiętacie, w EA Tracks kiedyś było coś takiego, jak się pojawiały tytuły utworów. Okej. Jak sobie podepniecie swoje MP3 pod tą grę, bo można, to się Okej. pojawia w lewym górnym rogu, co to jest za tytuł piosenki, jaki jest autor i Oh no my takie god. ogólnie informacje. Więc zaraz się włączy Xaro pyta, czy następna. działa na Macu. To jest dobre O, pytanie. teraz leci nowa pioseneczka. Jest Czy gra biop. działa na Macu, Biop song. Mike? Nie, gra na. Znaczy, ona się na Macu powinna odpalić, ale ta wersja, co jest do ściągnięcia, jest tylko na PC-ty, niestety. Ale Czyli PC Exclusive. na Linuxie działała bez problemu, więc jakbym ją na Macu skompilował, to powinna też działać. Fir, to jest naprawdę Mike, żaden asset. Nie, to jestem ja, tak, to. MQ już mówi, gra grą, pokaż kod. Mogę pokazać kod, jego nie wstydzę. Jak na niego popatrzyłem po tych 10 latach, to wcale nie jest tak źle, to jest w ogóle. Biop film teraz idzie, bo ja nie Teraz mam dźwięku, więc nie tak, słyszę. biop song, tak zwany. Okej. Okay. Czy gra będzie omawiana na następnej formogadce? Pyta Będzie, Buster. oczywiście, że będzie. Okay. Pełna recenzja. To ja od razu zadam, bo wiem, że to pójdzie ten. Czy będzie w top coś tam? Co zależy, kto się zgodzi na to, nie? Czy kapituła, czy przejdzie to przez całą procedurę. Tu wam jeszcze opowiem. Gakenes pyta, czy będzie na mobilki wersja. Nie, nie ma szans, nie, nie. Tu opowiem wam ciekawy feature.
z jednym z feature'ów z tej gry jest. Wtedy się uczyłem, jak robić ten oświetlenie na shaderach. Okej. Zobaczcie tam w tle na tym. Widzę, na tej zbrojnej szybie taki no. świetlik lata, tak. I no, to jest na żywo obliczane światło, odpowiednio odbite i tak dalej. No. Także... Trzeba mieć dobre karty graficzne, żeby to pociągnęło. Tak, to jest spory feature. Kolejnym featurem jest, czekaj, co tu jeszcze było? O, nie pokazałem wam najważniejszego featurea, pauza. No. Zobaczcie, jak pauzę nacisnę, to zobaczcie, co się dzieje. Piotr płacił 10. Mike, tyle czasu mówiłeś, gry robi, to jest Tetris. To nie jest ta gra. To nie jest ta gra, nie. Zobacz, co się dzieje. No ja pierdzielę, teraz widzę, jak to się obraca. No, to jest wszystko płynne. Po pijaku śmierć. Nie, to śmierć w Wenecji jest generalnie. A można grać, jest jakiś tryb hardcore, w którym trzeba grać tym takim obracającym się? Nie, niestety nie. jeszcze jest jeden feature tej gry. Jak zbijemy cztery linie, naraz, się uda. To powinno się udać. To się pojawia losowo, tam są, bo tak jak jest single, double, triple, to tutaj się pojawia taki, tam jest chyba, teraz. Już nie pamiętam, kilka różnych takich efektów jest. Zaraz no. zobaczymy. Teraz będzie, uwaga, udało się. Czy jest co-op? Strzelam, że nie. Nie ma, to jest singlowa gra tylko. Damianus pytał, na której konfie będzie druga część zapowiedziana, no, czy na Microsoftie, czy na PlayStation? Na Microsoftie, na otwarciu. Oh fuck. Chcieliście gry, nowe gry? Mamy dla was nowe gry. World Premiere Exclusive. By Sir Mike. Kurwa, cię teraz zjebałem z tym klockiem trochę. Insane. Tak, jest Insane. Jest jeszcze kilka innych. Jest, jak dobrze pamiętam, Holy Crap i coś jeszcze. Nie odpaliłeś chyba, Mike, Streamlab z tego. Odpaliłem. Streamlab. Odpaliłem. A jest, okej, zmieniło się teraz w tym momencie. Tak, tak, jest. No, także... Obalenie. Dźwięki też nagrywałem samemu. To jestem tak naprawdę ja. Paszczowo? Tak. Wszystko to, co jest tam nagrane, to jestem ja. Dźbyk? Dźbuk? To będzie w abonamencie na Xboxie. W Game Passie. W Game Passie, tak. W lipcu w Game Passie wchodzi te... W lipcu będzie. Tak, bo to taki wakacyjny tytuł jest, no. Idealna gra na Switcha. Albo na PC Gaming Confie też mogłoby się pojawić ten tytuł. Ale by było. No i tak generalnie to tu więcej feature'ów w tej grze nie ma, nie? Więc możemy iść do domu. Gołom pyta, czy ograliśmy już remaster Dark Souls 1. Ja wciąż gram. Ja dzisiaj całe do południa grałem w Onrush. I to jest tak dobra gra. Tak? Wciągnęło tak, cię? Tak, bardzo mnie wciągnęło. Okay. Zrozumiałem, jak działają te wszystkie tam cuda w niej i naprawdę jest super. Frikelele pyta, czy obsługuje HDR Tetris. Nie. Wtedy jeszcze nie było tej technologii. W 2008 HDR-u. Tak. W tamtym roku nie było nawet Twitcha. Nie wiem, czy YouTube już był. YouTube raczkował chyba wtedy. Dominus mówi, że to powinien być benchmark nowych kart graficznych. To tak. Jak Crysis. Tu w ogóle chyba FaSync jest wyłączony, więc on może trochę dużo procesować. W menu powinieneś mieć opcję benchmark, żeby ten... się powinno obracać i spadać klocki. Pokazywać klatki. Tak. To jest ta gra, z którą CD Projekt Red przyjechał na E3, pisze Mateusz. O, dokładnie. W ogóle. O, shit. Zauważyłem, że to jest ten efekt, zauważyłem teraz, jak jest insane. Tak. Za każdym razem jest inaczej. To jest w ogóle skryptowane, ta kamera. O, shit. W ogóle zauważyłem małego buga, którego wprowadziłem chyba ostatnio przez przypadek. To wam mogę powiedzieć. Jak się zmienia muzyczka, to się resetuje dźwięk na inną głośność, niestety. Daj mi rycyny, dziękuję ci za polecenie Into the Bridge. Kupił na delegację, na spotkaniach sprzedawców ciupał, bo nie mógł się doczekać. Bo to dobra gra jest. Może nie tak dobra jak ten Tetris. Wszyscy chudy do ciebie teraz. No nie myślałeś chudy, żeby ją sprzedawać i żyć z tego? Pyta Porkaj. Z tej nie, z tej następnej. Z tej następnej, no dobrze. Okay. No, ale ta następna to jeszcze daleka droga jest. Za skurczeka na okładkę od Fake Forge. Z tego? Do tego Tetris, tak. Okej. Okay. No to musimy coś pomyśleć. Ta gra była całe 10 lat w szufladzie i nigdy nikomu nie pokazywałem, bo nie miałem komu w sumie. I tak mi przyszło do głowy jakieś parę miesięcy temu. Wiek pan napisze, że podobno papież grał w tego Tetrisa. Papież, ale ten stary papież, no. Ten stary.
Przyszedł Domagam mi. się dodania opcji grania przez czat w stylu Twitch Plays Dark Souls. Daleko byśmy nie zaszli chyba w tym Tetrisie. Chyba nie. Przyszedł mi do głowy pomysł z tym Tetrisem zupełnie przypadkowo. I włączyłem go. I się okazało, że jest hardkodowana rozdzielczość, a nie miałem źródeł do niego. Nie wiem, co to znaczy, ale... Znaczy, okay. W kodzie miałem zaszyte rozdzielczości, że nie można było tego skonfigurować. Okay. Więc trzeba było grać 1024. No i mówię, trzeba odkopać źródła. Jak zwierzę. Tak, znalazłem źródła do tej gry. I się okazało, że skompilowanie tego dzisiaj to już nie jest taka prosta sprawa. Bo... UPI, oryginalny papież, to jest dobry tekst. Tak, bo tutaj jest wykorzystywany ten język CG, nie wiem, czy go znacie, ci co programują, nie, to znają. Ja go nie znam. To jest taki język do shaderów, który Nvidia stworzyła dawno, dawno temu. Już go nie wspiera, bo po prostu nie ma sensu. Ale ściągnąłem jakieś stare SDK i się okazuje, że to działa. Okej. Okay. Musiałem trochę jeszcze raz przypomnę dla tych, którzy przed chwilą weszli. W lewym dolnym rogu jest link, który możecie sobie przepisać i możecie się stać posiadaczami tej perełki. Tak. Nawet jak wam nie pójdzie z jakiegoś powodu, to macie... Jest tylko garstka ludzi na tej planecie będzie miała ten tytuł u siebie. Tak. Jak kiedyś będę sławny i będę robił zajebiste gry, no właśnie, to będziecie mieli i będziecie mogli pokazać, że... Będziecie na eBayach sprzedawać to za grubą kasiorę. Tak. Kurwa, dochodzę do takiego miejsca, że zaraz chyba skończę, będzie game over. Bandzioszek, coś gdzieś czytałem, że pan Kubor będzie transmitował E3, będzie komentował wydarzenia oraz rozdawał nagrody. Częściowo jest prawda to, co piszesz, poza nagrodami. Nagrody? To może ja też przyjdę. Bo to brzmi już ciekawie. Za piątaka. Ja dobrze zrobiłem, że czekałem z tą grą tak długo, przynajmniej coś na niej zarobię. Zobacz, już 10 zł jest, 15. Zwrócą ci się koszta produkcji. Koszta zaraz. Produkcji mi się zwrócą. Nie szalej tak. Jeszcze... Solfi mówi, że już rozgrzewa. Witam, bo jesteś coraz widzę bliżej. Tak, tak. Kurde, ten bug z tym dźwiękiem mnie wkurza. Nie wiem, czemu się... Zaraz będzie Mike to przerabiał kod na żywo. Na żywo, tak. A to jest chwila, moment. To też, gdybyśmy mieli jeszcze trochę więcej czasu, Buster to by się pyta, mogło czy nie myślałeś o wrzuceniu jej na Steama? Nie, tu za dużo roboty by było, żeby to doprowadzić do działania i poza tym ja nie wiem, czy miałbym licencję na wszystko, co tu jest wykorzystywane. Też na pewno byś nie miał, na pokój tartaka na pewno na byś nie miał. Na pokój tartaka to by się załatwiło, ale nie wiem, jakby było z... Czekaj, font jest darmowy. No tą teksturę z tą szybą zbrojoną, nie? Ktoś by mógł się no, pokazić. Tu by cię złapali. Tu by mnie złapali. No ale to wiesz, to jest wszystko kwestia podmianki, to sami se możecie podmienić, bo ta gra jest łatwo modowalna. Właśnie, mogę wam powiedzieć, co tam jest do zmodowania. Nie? Wszystko można modować. Można całe shadery przepisać, bo one są otwartym tekstem w takiej formie kompilowanej na żywo, więc możecie je zmienić, jak chcecie. One są w katalogu shaders. Tekstury są do podmiany wszystkie, bo są też w źródłach. Są jeszcze dźwięki, muzyczka. No muzyczkę to można, tam jest taki w ogóle programik, co się nazywa Music Selector i możecie sobie swoje MP3 wstawić do niej. Emkisz pyta, z jakiego IDE korzystasz? Z Visual Studio. Okej. Okay. Bądzieszek, nie wiem, czy pyta, czy stwierdza, że razem z instalatorem Tetrisa instaluje się program przesuwający suwak na stronie formogatki w prawo. Rzec. Tak, on na sam koniec go przesuwa. 2,5 kafla od razu. No. Tak. Na dalszy rozwój game devu wpłacił wyeksponowane 25 zł. Okej, okay, bardzo dobrze. No, wróciłem do pisania takiego szufladowego jakiś czas temu. Zobaczymy, bo też nie mam czasu aż tak dużo, ale coś tam sobie ludzie machinimy będą robić z tej gry, pisze Zasku. Kurde, no, udało mi się. Już high score pobiłem. Widzę, że pobiłeś, ale jesteś coraz bliżej. Jestem coraz bardziej w dupie. Czy to jest taki łomny Tetris, bo klocki tylko w jedną stronę można przekręcać? Bardzo piszę, żebyś poszedł coś zjeść. Ale już jadłem dzisiaj. Wiecie, ja już zjadłem dzisiaj? Naprawdę, ja już nie mogę więcej. Będę za gruby. Co to było, co nagrywałeś z Rysławem? To było unboxing Xboxa? Unboxing Xboxa One, tak. To była masakra. Tam była porównać masakra, tak. Wygląd Majka, to polecam znaleźć. Tak, to na YouTubie jest na kanale dubscorowym, na pewno. Tam dubscore cały czas kanał na YouTubie istnieje, więc możecie sobie odszukać. Nie dam się tak łatwo. Widzę, że walczysz, ale to już jest...
Triple. Triple. Stary, ile ja się namęczyłem, żeby te dźwięki jakoś brzmiały sensownie. A nagrywałem je na takim mikrofonie z Biedronki. Tylko wiesz, jak to wrzuciłem w obrabiarkę, to nie ma nic. Mikrofon z Biedronki. No. To był ten sam mikrofon, na którym potem pierwsze odcinki Formogatki powstawały. Nie pytajcie, jak dojść do zrzucenia takiej wagi. Trzeba dużo na śnieżce siedzieć. Nie każdy to da radę. Oj, tu się zablokowałeś teraz. To już jest po tobie. Wcale nie. Jeden dobry klocek i jesteśmy w domu. Jeden dobry klocek. To jest dobre zdanie. Kurwa. Niedobrze. Właśnie. Cicho, mamy to. Jeszcze nie jest. Jest dobrze. Ej, support. Jest insane. Da się jakoś ustawić tryb w oknie? Da się ustawić. Tryb w oknie się da ustawić. Tam jest taki plik, który się nazywa system CFG. Tam jak sobie go otworzysz notatnikiem, to możesz ustawić, tam są linijki, jest full screen 0, full screen 1 się ustawia i wtedy w okienku się odpali. Jeden dobry klocek, tak, to jest dobre zdanie. Jest, double, jesteśmy znowu w domu, przez chwilę chociaż. Double. Jeden dobry klocek to jest twoje motto życiowe, gaw? Porkać się pyta, czy nie czujesz się gorzej, że teraz jesteś taki chudy? Come on. Nie, właśnie się lepiej czuję. Teraz mogę robić wszystko, a wtedy nie mogłem. Na parówki z folią wpłacił Piotr 10. Ej! Parówki tylko bez folii. Parówki tylko z folią. Nie zaczynajmy tego tematu. Dobra. W sensie windowed. Adik pyta. Czy można w Windows ten też tam w tym konfigu? Windows, znaczy tam full screen jest, nie? Full screen albo Windows, no po prostu. On chce w oknie właśnie. On chce... No to full screen na zero, jak się da. Kurwa. Okay. Matko, ta gra ma anti-aliasing, pisze Adi. Ma, żebyście wiedzieli. To jest już twój koniec. To jest koniec. Czuję koniec. O, to będzie ten moment. Game over. Yep. Koniec. Yep. Ale można ją zacząć od nowa, zobaczcie. Enter się naciska. Odpaliłem już, a was się wjechnął. Jak odpalałem, to mu Windows bardzo nie chciał tego pliku w ogóle dotykać. No bo jak ja to pisałem, to był jeszcze, to chyba Windowsa się, Vista była dopiero. Jeszcze tych zabezpieczeń nie było na świecie. No. W którym roku powstało to dzieło? Fredosławie w 2008 mniej więcej. W 2008, tak, coś koło tego. Znaczy, części tego kodu powstały jeszcze wcześniej, bo ja mam taki, kiedyś napisałem sobie taki mały, powiedzmy, Engino Framework. Engino Framework. Tak, którego nazwałem R-Engine. Poszło, witam, by the way, jak ubiłeś się. Okej. Okay. I ten R-Engine miał bardzo dużo możliwości, między innymi renderowanie tekstu, renderowanie, takie obsługę 2D i 3D. Miał jeszcze obsługę ładowania asetów ogólnie, tam tekstur, więc tak wszystko to, co robią dzisiejsze engine'y, tak z definicji, nie? Okej. Okay. Największym osiągnięciem to było... Remaster Anniversary by się przydał. To jest... To jest ten... To ty nie widziałeś tej podstawowej wersji. To jest remaster. Właśnie, to też będzie tylko dla wiernych słuchaczy ze streamu. No. Jak sobie wejdziecie na mój kanał YouTube. Oh boy. Na YouTube. W sensie Sermike, rozumiem, tak? Tak, sermike.org jest chyba, albo Sermike, już kurde nie pamiętam. Możesz, okay, Kubar, odszukać. I tam jest filmik z tego Tetrisa z bardzo początkowej wersji. Zobaczycie, jak on wyglądał, jakie miał tło zajebiste. Weźcie to sobie odpalcie, bo ja aż sam jestem ciekawy, oglądałem to dawno. Sermike.org razem pisany. Sermike.org razem pisane. No, chyba tak samo jak mój ten gamer tag. Videos. Jest ten Tetris. Jest. I tam sobie obejrzycie ten filmik, jak ten Tetris jest... wyglądał. On miał takie inne tło, jakby orzeszki. Tak. Jako muzykę. Oh, fuck. A muzyka była zajebista. To była jedna z mojej MP3-ki. Jak ściągnąłem, to mi wyskoczył plik, że może być niebezpieczny. Piotr, ja to miałem to samo. Tak, tak. On jest bezpieczny. Nie, to nie musicie się obawiać. Ja musiałem tam chyba końcówkę temp na zip zmieniać, bo Windows nie chciał go w ogóle, mówię, dotykać niczym.
Nie obawiajcie się wirusów. Porkite pyta chudy, czy jesteś chudszy od juniora? Tak. Looking XXL śledzi kanał. Dzięki, Looking. Jestem chudszy od juniora. Ale nie dużo. Tak mi tym ekranem rzuca, że raz mi monitor spadnie. Trzymaj go. Możecie z ciekawości potem napisać, jak na jakich sprzętach żeście to odpalali, to będę wiedział, gdzie to działa, a gdzie nie. Co robił Mike, żeby schudnąć? Dzieciaczek siedział dużo na... jeździł dużo rowerem na Śnieżkę. Jeździłem bardzo dużo rowerem. Rowerem jeździłem codziennie. Codziennie przez rok czasu, ale codziennie, naprawdę codziennie. To jest prawda. Mówił, że leje i pada grat, ale idzie na rower. Tak, tak było. I oprócz tego dużo mniej jadłem. W sensie dużo. No, jadłem tak, żeby nie przekraczać jakiegoś tam limitu dziennego. Ale jutro sobie chyba opierdolę pizzę. Już dawno nie jadłem. Cheat day tak zwany. Cheat day, no. Tak będzie. Ćpał pewnie. Perso. Tak. Ćpał życie. Nie paliłem żadnych papierosów nigdy. Wyeksponowany pisze, że Christian Bale z Mechanika mógłby pozostać metamorfozę. Nie wiem, czy widziałeś ten film, do którego on schudł tak strasznie, straszny. Nie, ja wiem, że on przytył do jakiegoś filmu, ale do jakiegoś też, schudł. Ale był mechanik, gdzie tak schudł, że mu wystawały wszystkie dosłownie, no, wiesz, kości możliwe. No. To już gruby, ciężki dzień. Dzisiaj podział tartak. Tartak gdzieś spierdolił. To jest prawda. Najpierw wleczył kaca, pół poranka, a później gdzieś zniknął. Ale będzie teraz insane. Niech no się tylko. Insane. Niech no się tylko trafi klocek. 8 dzień, 6 GB grafice, ale double, triple ścian. Ścina. Pisze nice. Ej, u mnie chodziło dobrze. No mówię, to ja tej gry nie testowałem na niczym innym. Jak ja ją pisałem, to miałem kartę 8600 GT. Adyk pisze, że nie sądził, że w 2018 roku będzie oglądał stream z Tetrisa. Here we are. Ja też nie. No, jak już miałem sobie wybrać na pierwszą grę... O, jest tartak. Miałem sobie wybrać pierwszą grę na streamowanie z kamerką, no to trzeba było coś specjalnego znaleźć. No to jest, tak, to jest prawda. A czy planujesz jeszcze jakieś streamy? Tak, planuję, bo prosiliście o ten Stellaris, nie? Od dawna. Okej. Okay. Więc Stellaris będzie. Widzicie? Na pewno. Nie wiem jeszcze kiedy. Ja raczej w tygodniu nie mam czasu, ale w jakiś weekend się postaram. Albo późnym wieczorem w tygodniu. Ale tak naprawdę późnym wieczorem, jakieś takie nocki. Okej. Okay. Coś pomyślimy. Tak, gdzie ty jesteś? Gdzie cię nie, że cię nie gdzie ma? Gdzie ty jesteś, jak cię nie ma? Póki w pokoju. Zaskór spada na rodzinnego grilla. Trzymaj się, Zaskór. Okej, trzymaj się, dzięki, że wpadłeś. Ja tu nie chcę w jakiś taki samozachwyt wpadać, ale tak nawet po tych 10 latach, jak ja pamiętam, jak to pisałem i jak to teraz ogólnie działa, to takie nawet grywalne jest. Może czy będą deathstreamy zrobienia drugiej części Tetrisa? Nie wiem, czy Mike planuje drugą nie, część. Nie, drugiej części w tym momencie nie będzie na pewno. Nie, to... Heretyk długiego klocka położył poziomo. On tak zaczął cały stream. To, co ja tam sobie rzeźbię i planuję, to jest cały czas prototypy są, ale to będzie zupełnie coś innego. Może się nic z tego nigdy nie udać. To też tak może być. Kurde. Długi. Niech poleci. Czy prosili cię chudy? Czy prosili cię o współpracę przy Tetris Effect? Nie. Wiem, że wczoraj jakiegoś Tetrisa zapowiedzieli nowego. Właśnie widziałem Effect. Właśnie, tak. No. To jest w sumie całkiem śmieszne. No. Czy to jest na Unity? Pyta MQ. Nie, to jest mój autorski silnik. RMLDSKY. Rmdlsky. Czy będziemy oglądać konferencję EA na E3, jak co roku czeka na twitterowe komentarze Kubara? Nie będzie twitterowych komentarzy Kubara, bo Kubar streamuje w tym roku wszystkie konferencje. Czyli Kubar będzie na streamie zajuma komuś hejtował. Sygnał i będzie retransmitował, tak? Dobrze rozumiem? Tak. Tak to yep. Będzie.
shit. To jest Mike Engine, tak. Mike Engine, no. Kokos dzisiaj o 8 i na koncie Formogatki, tak. Wszystkie konfy będą streamowane. Nawet PC Gaming Show, nawet Devolver. Nawet te, które są u was w środku nocy. I podejrzewam, że będzie zero oglądających. Kubar będzie sam ze sobą oglądał. Będę sam ze sobą oglądał. A dzisiaj jest co? EA, tak? Dzisiaj jest EA, tak. Może bym na EA wpadł do ciebie, bo ja będę na pewno w coś grał. To mogę przy okazji. Możesz podejść. Wpaść, tylko musisz powiedzieć, bo wtedy muszę wejść na Discord. Na jakiś Discord, okej, okay, to jeszcze dam ci znać. Mm-hmm. O, teraz by się długi przydał, ale by był, ale jebnie. Paprika Corp. O 8 chyba zaczyna się jakiś ichniejszy pre-show. Tak mi się przynajmniej wydaje. No nie dadzą długiego. Co to za debil pisał tą grę? No zobacz, jak ja się mam budzik nastawiony na konfesony, pisze wyeksponowany. Okej, okay, no to zapraszam w takim razie do mnie. Boję się konfesony. Dobrze, że jest w środku nocy. Może utrasi będą spać. No już po tobie jest. Ale się teraz spieprzyłem trochę. No. Ale tylko trochę. MQ już pisze, że go EA nie grzeje. No teraz długi jest. Ale co? Unravel 2, Skate 4. Crazy! Zobacz, podwójne będzie. Crazy, a nie, Crazy Triple będzie, kurde. Boom, Crazy. I jeszcze znowu podwójny. Nie, no kurwa. Serious shit. Ale do high score'a jeszcze trochę brakuje. Nigdy nie wiem, jaki był mój rekord wszechczasów w tą grę. Kasowałeś pewnie. Na pewno, zawsze, tak. Jak w PUBG. Wiesz, jak się pisze, to non-stop się coś kasuje, wyłącza. Tetris fajny, ale ta czcionka to trochę bieda, pisze Morowiec. No bo czcionka jest bieda, to jest font, nie czcionka, to po pierwsze. Ale bieda jest, to prawda. Ale to był jedyny darmowy na tamte czasy, pamiętam. Taki, który mogłem szybko i bezboleśnie zaimplementować. Jaki jest wasz najlepszy moment związany z konfami EA w przeszłości? Nie było takiego momentu. Nie, ja serio, nie pamiętam dobrej konferencji EA. Ja też nie pamiętam. Same żenujące były. Pamiętam za to dużo tam żenujących momentów. Kokos. Dobra, fascynująca rozgrywka, muszę spadać, wybrać niebieskie PS4. Na razie kokos. O, znowu będzie poczwórny. Ciekawe co teraz. Crazy. No zobaczcie, jak ładnie zjechałem do dołu samego. Co jeszcze wyciekło dzisiaj, bo nie jestem w temacie. Ja nie wiem, co wyciekło. Nic nie było jeszcze. Chyba, że Unravel w ciągu 2, dnia. Chyba. Tak, Unravel? A, ta gra mnie kompletnie Unravel. Nie interesuje. Jedynka była nudna w cholerę. Obiecywałem sobie dużo po niej, a potem się okazało, że to jest nuda. I... Było nudne trochę, to prawda, no. Aczkolwiek pan był bardzo sympatyczny na tej konferencji. Bardzo był sympatyczny, tak. On sprzedał tą grę generalnie. No. On pewnie wyszedł po tej konferencji i myśli, frajerzy, kupili to. Kupili to, mamy to. The Oscar goes to... Solfie pisze, że Tetris wyciekł dzisiaj. Tetris wyciekł? Ja pierdzielę. Teraz patrzę na Twitter i ktoś rzucił mapkę ze standami i jej, gdzie dwie rzeczy są zasłonięte. Okej. Okay. Myślisz, Gaw, że Unravel 2 to będzie Battle Royale? Ojej. 100 włóczkowych tych chłopków. Właśnie, ciekawostka. Bo gram w tego Onrusha. No. I on ma wszystko to, co ma na przykład Overwatch, czyli jakieś tam skórki się odblokowuje, nawet podobnie to wygląda, wiesz, tam epiki, rare i tak dalej, ale nie ma żadnych mikrotransakcji w tej grze. Wszystko się kupuje za walutę zdobytą w ten. Właśnie nie wiem, czy jeszcze, czy nie jeszcze, ale podoba mi się to. Nie znasz starego triku, żeby tego nie włączać na premierę? No to trochę tak. Dojdzie na pewno tryb rankingowy do sieci, bo jest w menu, tylko jest jeszcze napisany coming soon. Ja robiłem Buster pisze, że w naszej recenzji myślał, że Unravel to będzie Kupsal, a się okazał super tytułem. Ja dwa razy podchodziłem do tej gry.
To znaczy, raz kiedy wyszła, a drugi raz kiedy robiłem paralimpiady w grudniu i odpadłem dwa razy. To nie jest ogólnie, w tej grze nie ma jakoś czegoś bardzo źle zrobionego, tylko ona po prostu jest nudna, nie? Nudzi, no. Ale jest tak śliczna, wiesz, taka no, jak ktoś lubi takie arcy-farcy trochę, to na pewno mu się będzie podobało. Jest taka spokojna, fajna muzyczka w niej. Patrz na tych twoich streamach, będzie wideo z konferencji. You rule! Nie mieliśmy tego jeszcze dzisiaj chyba. Będzie wideo, nie wiem czy mnie gdzieś nie spanują, ale... YOLO. Twitch nam zabierze wszystkich subskrypcje. O, ale teraz zobacz gdzie jesteśmy. Nie wiem czy na YouTubie to po prostu przejdzie, ale... Na Twitchu jest okej. Okay. No na YouTuba nie musimy tego wrzucać. Zobaczymy. Jakby co. Efe też nie przeszedłem do końca. Ale to nie chyba z, bardziej z nudów, tylko tam już był etap taki, trzeba było po drzewie skakać i to było źle zrobione i już mi się dalej nie chciało tego próbować. Już nie wróciłem. Ja nie lubię tych klocków, tego co teraz leci, tego takiego, tej zetki takiej. Okej. Okay. Czemu chciał te tica, w których spadają tylko te długie? Te długie. Tylko. Nie, mogę tak zrobić, tutaj zaraz przekompilujemy kawałek i... W sumie mogłem to dorobić, bo to jest banalne. Nie wpadłem na to, patrz. Balkens odszukał to wideo z Rysławem odpalaniem. Okej. Okay. I co? Z boxingiem, no mówi, cytuję, konkretna różnica, szacun konkretna, Mike. Konkretna, okej. Okay. No to było z parę lat temu dobrych. Fixpower pisze, że fajnie, że się rozwinęliśmy, jeżeli chodzi o streamingi. Bo previously recorded, druga rzecz, którą miło się śledzi na Twitchach. Robimy co możemy i uczymy się w międzyczasie. Tak. Czy to jest na OpenGL? Pyta Porkite. Tak, to jest OpenGL. Mhm. 77 osób ogląda Tetrisa w tym momencie. Stary, to ostatnio, czekaj, w tym żeśmy grali, to ty grałeś w Yoki Express, tak? Tak, Yoki Island Express. Yoki Island Express. To tam było podobnie, tam było też coś chyba około 80 paru osób w szczycie. No ale wiesz, no to jest World Premiere, Exclusive, te sprawy. No to prawda, no. To prawda. Ja pierdolę, do samego dołu zjechałem. Czy tata kogoś trafił na tym paintballu, czy nadal siedzi w krzakach? Nie, już wyszedł go, ale wyszedł wygrał przez nieznalezienie. Przez techniczny knockout. Tak. Sophie pisze, że więcej osób niż Star Treka. No ale Star Trek był jeszcze wtedy, kiedy nie mieliśmy tyle widzów, to się nie liczy. Ale... Czy ten po prawej to Miek? Tak. Ale bardzo mnie cieszy, że aż tylu was przyszło zobaczyć. Tartak wygrał, bo wziął prawdziwą broń. Nie przeszłoby tak łatwo. Stream Tetrisa lepszy niż tegoroczna konferencja Apple. Plus ale nie oglądałem. Rocznej córce się podobają kolorowe klocki. No widzisz. No bo dzieciom się podobają dobre rzeczy. Nie wiedziałem, że oni to na Twitchu robią. Myślałem, że to nagrywane jest jak reszta. Ale o czym teraz mówisz? Maszej konferencji. O tym, o... Previously recorded. Okej. Okay. Zobaczcie, że muzyczka się zapętla i są tylko dwie na przemian. Spadam coś zjeść, bo mi głupio przychłodem do 20. Na razie poczekaj. Głupio mi przychód. Ale nie mam więcej licencji na muzyczki, więc... Musisz nagrywać takie też gębowe. Mojej playlisty nie będę puszczał. Jak MIDI, tylko buzią.
Prawdę mówiąc, to teraz ja już nie mam MP3-ek na kompie. Jak pisałem tą grę, to miałem w cholerę, bo to były te czasy, gdzie nie było żadnych Spotify'ów ani tam musiców. A teraz nie mam żadnej MP3-ki w kompie. Oprócz Biopsonga i tego, i muzyczki do Furmogatki. Pikachu pisze, banan buła, ale żeby wyglądać jak magik, to okno po lewej mu zamknijcie. Co chcecie od mojego okna? Magik wyskoczył przez okno. Okej. Okay. Można dodać Wii jako game over. Można. Ale bo... Wii jest na zwycięstwo, a nie na przegraną. Można sobie też zmodować dźwięki, bo są wszystkie jako wavy, więc po prostu podmięcie i... Ta gra jest... Z niej można zrobić cuda. Tu symulator tego, traktora można też zrobić przy odrobinie za samozaparcia. Paperso pytał, kogo na E3 oficjalny reveal Tetrisa. U Square Enix. Ja już mówiłem, na Twitterze pisałem. Phil Spencer będzie miał koszulkę z Tetrisem i na wejściu konferencji będzie. Nawet na Zunie nic nie masz. Na Zunie nic nie mam, nie miałem Zuna nigdy. Ale miałem za to iPoda Touch. I to był najlepszy gadżet taki elektroniczny tamtych czasów dla mnie. iPod Touch to był ten z ekranem, tak? Już, tak, zajebisty okay. Sprzęt. Ogólnie nie miałeś jeszcze tego z tym kółkiem. Fajny. Nie, 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 ale tamten też był super. Tamten był zajebisty. Tylko że ja byłem za biedny wtedy, żeby sobie na niego móc pozwolić. Czy ty przegrałeś gdzieś w międzyczasie, czy tak zszedłeś nisko? Nie, zszedłem nisko. Zobacz, ile punktów mam. 3890. Okej. Okay. Przebiłeś high score już. Tak. Jezus. Najważniejsza konfa to PC, pisze Luki. No tak będzie, no. Jeżeli będzie taka jak poprzednie, to... To będzie drumat. Będzie zabawnie. Ja już nie pamiętam, co było na tych konferencjach, bo ja ich nie oglądałem, tylko tak czytałem, że tam była żenada generalnie. Nic nie było. Age of Empires, ten remaster, to była największa informacja na tym. Okej. Okay. Kiedy następna formogatka, pisze Paolo. Nagrywam w środę tak. Special z E3. Special Edition. Special Edition w ramach tej formogatki, która powinna być dzisiaj. Następna normalnie za 2 tygodnie w sobotę. Tak po, jest. Po starym. Po prostu czekamy, żeby E3 się skończyło, żebyśmy mogli nagrać, a nie... Żebyśmy mogli nie przed konferencją. Co trzeba, no. A, albo nie, dobra, nic nie mówię. Nic nie mów, nie. Lepiej. Wasze pudełka z Tetrisami są pod krzesłami na koncert Microsoftu. Tak. Zobacz to, nie? I pszczoły, jak u tej, i łopry. Długi w poprzek leci. Sru. Długi w jeden. Poprzek. Nie masz Boga w sercu. Długi w poprzek. Tylko w mojej grze takie rzeczy wchodzą. Frikelele szuka kogoś, kto go zachęci do dalszego grania w Vampira. Czy jest ktoś taki tu odważny? O, a co, nuda? Frikelele chyba najwidoczniej nie podeszło. Emki już mówi, że czuje się nieswoje, jak Mike nie siedzi w pokoju Tartak. Ale siedzę przecież. Trochę siedzę, no zobaczcie, co jest w tle. To jest kamera na drugą ścianę. To już nie to samo, piszełem już. To już nie to samo. Chyba wiem, jaką grę jako kolejną będę recenzował na swoim blogu, pisze Buster. O, snap! Gdzie musieli promkę mu wysłać, Mike? No to jest link, nie? Lewy dolny róg. I to jest ta zabagowana. Ta gra nie dostanie żadnego patcha, na pewno nieoficjalnego nigdy. Ona jest dopracowana, przetestowana, focus testy były. Tu się już nic z niej nie zmieni. Ona do końca będzie z tym bugiem, z dźwiękiem. LookingXXL pisze, że wchodzi jego 9-letni syn i pyta, co to za youtuber gra w klocki. Mike leci w kulki. Jestem sławnym youtuberem od dzisiaj. Jestem youtuberem. Jestem. Mike, czy liczy ci ilość ściągnięć Tetrisa?
Liczy, ten link będzie liczył, tak. Ten link będzie liczył. Mike będzie widział, ile was ściągnęło. Ale teraz... Biznesmeni pewnie już wystawiają kody na Petrison, na Allegro za 5 baków. Ale mi się fartnęło, 3 długie naraz poleciały. Mhm. Na pewno masz przycisk gdzieś jakiś ukryty. Kombinacja klawiszy, która ci daje same długie, o! Na bank! Nie, nie, nic takiego nie ma. Ale teraz jak o tym myślę, to to nie jest głupie, żeby same długie leciały. Do jakiego interfejsu masz mic tego AT2020 podpiętego, pyta Ploximo? Do Zooma U22. Generalnie Zoom robi zajebiste sprzęty, jeśli chodzi o takie audio rzeczy. I takie małe pierdółki i duże zajebiste rejestratory dźwięku. Ja mam takiego Zooma Z8 też. Nie, H8, H8 on się chyba nazywa. To go używam tak w plenerze, żeby coś nagrywać. Ma świetny mikrofon. W ogóle można podpiąć do niego trzy różne mikrofony z różnych źródeł. Polecam. Damian się mnie pyta, czy teraz jak mam kompa, to nie myślę o wróceniu do gier, które kulały kiedyś na Xboxie. Kilka z nich mam faktycznie na wishliście. Ale to muszą być w jakiejś dobrej cenie. Na pewno nie kupię za full cenę. Akurat... Twój przykład Deus Exa jakoś niespecjalnie. Mnie korci, żeby wrócić do tego. Aczkolwiek jak będzie kiedyś za jakieś śrubki, to ale kto on wie. Już chyba jest śrubkowy w tym momencie. Tak? Tak mi się wydaje, że nawet ostatnio... Teraz jakieś przeceny są u nas w Polsce na pewno na niego. Kubar, opłaca się, możesz kupić PUBG na Xbox One X? Nie. Kubar się, nie. Oficjalnie wam powiem, że Kubar się przesiadł na peceta, z chłopakami grają w PUBG, więc to... Nie, gramy tu i tu, tak. Ale faktycznie gramy sporo też na PC w tym momencie. To ale... o czymś już świadczy. To jest tak, że jak gram ja z Questem, to idziemy na peceta, a jak mamy pełen skład, to idziemy na Xboxy. Okej. Aczkolwiek widziałem, że jest przeceniony PUBG na Xboxa. On co chwilę łapie przeceny. $12 chyba kosztuje. Deus chodzi regularnie za grosze. Tak, to muszę sprawdzić w takim razie. No. Jeżeli faktycznie chodzi za jakieś śrubki, to kupię. Może wróć do AC Origins, bo w odcinku sobie mi mówiłeś, że słabo chodzi na X1. Ja mówiłem, że słabo chodzi na X1, ta gra chodziła świetnie na Xbox One X. Ja mówiłem, że ona chodzi Polikon. Tak słabo, bo ona jest w 30 klatkach, nie? Dla mnie 30 to jest słabo. No, to Mike może ten... Dlatego w Onrush mi się zajebiście gra na konsoli, bo tam jest 60. Takie wiesz, skalne 60. I chyba nawet na bazowej PS4 jest 60 klatek. Ja jeszcze nie zwariowałem jak Mike. Okej. Ja pierdzielę, już mam 5000 punktów. Odpaliłem dzisiaj betę Vermintide'a dwójki. Na PC? Na Xboxie. A, okej. Okay. Na PC to już wyszło w marcu, a dzisiaj się pojawiła beta na Xboxie. Jasne, jest w 4K chodzi, ale widzę, że nie do końca klatkowo jest jest okej. Okay. A, teraz okienko odjebałem. Okienko odjebałem. Zaraz zobaczycie. Jeden dobry klocek. Coś czuję, że jej zapowie nowego Burnouta. Może. Ploxima mam monitor 144 Hz. A, już wiem. No. Teraz mi się przypomniało, że zaimplementowałem w tej grze utrudnienie, że klocki coraz szybciej spadają, im więcej punktów jest. Bo teraz widzę, przypomniałem sobie. Kurde, tak dawno to pisałem, że nie pamiętam jak to działa. Ploxima, to jak dajesz radę grać na konsoli? Ja mówię, ja jestem bardzo odporny na klatki. Zawsze to powtarzałem. No to... Widzę, że jest ich mało. Widzę, że ich jest dużo, ale generalnie nie jest tak jak Mike, że od razu wrzucam padem i... Oh fuck!
Oj się teraz, no. No to tak. Tutaj piękny, piękny domek zrobiłeś. O kurde, jeszcze takie poleciały. Cudaki. A ty piszesz, że jest prosty colek w tym Tetrisie. Są jakieś achievementy? Nie ma. Jak ten Tetris... Jak dojdziesz do końca, to wpada 1000 gier. Jak ten Tetris powstawał, to ludzie jeszcze nie znali achievementów. 5130 punktów. Pawikon, chyba z Mike'iem nie mylisz. Ja nie przypominam sobie, że mówił, żeby AC Origins grać na PC. To ja mówiłem. Na pewno. To już był czas, kiedy wyszedł Xbox One X i, i ta gra chodziła naprawdę dobrze na X-ie. Później wyszedł pierwszy patch i spieprzyli, bo coś tam naprawiali i zaczęło chrupać. Później to z powrotem naprawili, ale nigdy nie mówiłem na pewno, żeby grać na PC. Poszło, witam. No było. Dobra, gramy ostatni raz, bo to już prawie godzina minęła, a Kubar będzie chciał streamować konfę. Za godzinę jest konfa, się muszę też trochę tak, więc ogarnąć. Jeszcze trzeba siku zrobić. Waldemara muszę ogarnąć. Ja coś będziemy zjem. Siedzieć. Czy będzie stream ze Śnieżki? Nie, ale wiele razy myślałem. Że tam nie ma netu, tak? No to też. Żeby coś takiego właśnie gdzieś z trasy kiedyś wrzucić na nasz kanał, ale nie wiem jeszcze w jaki musiałbyś sposób. Musiałbyś na IRL, musielibyśmy kanał przerobić. Jakiś taki, albo na tym. Gerstmann z Giant Bomba na Mixlerze często streamuje, jak jedzie samochodem do pracy. No tak, faktycznie. Może coś takiego byśmy zrobili. Tylko, że on ma takie gadane, że on faktycznie może siedzieć no tak, i gadać. Tak. Ja mógłbym opowiadać o pierdołach, ale ja mam blisko do pracy, więc to by było, wiesz, 7 minut dziennie. Mamy 7 minut dziennie, tak. Triple. No jak szacun, że ci się chce w to tyle grać. To jest jego gran. To, no to jest Tetris. Dla was. Nie chciało wam Tetris, się nigdy w Tetrisa grać długo? Tetris jest grywalny sam w sobie. To pamiętam jak było takie urządzenie do grania. W kiosku można było je kupić, tam był Tetris głównie. Boże, jak ja to chciałem mieć. Tam był Tetris głównie. Czy będę elegancko w koszuli? Czy t-shirt i Mountain Dew? T-shirt i Mountain Dew. Mountain Dew. O, ale teraz jakby długi, jest długi, będzie długi, ale to będzie piękne przyłożenie. Mhm, teraz jakby był długi, Mike zrobił kombinację klawiszy. I przyszedł długi. Tak. Hej, bad luck, Giko. Yep, you rule. Single. Ale tak, to co się pojawia w tym, w tle tamte you rule i tak dalej, to jest chyba Comic Sans. No właśnie. To jeśli to o to pytaliście, to tak. To tak, macie o to rację. Pytali. To są... Tak, o to pytali. Okej, ja myślałem, że to chodzi o te inne napisy. Nie, nie, tam to jest Comic Sansem, to na bank. O, oh, shit. To był Game Boy dla biedaków, tak. Game Boy dla biedaków. Pamiętacie to urządzenie takie, no. Ono z jakiejś taki, jeszcze na spodzie miało takie wyprofilowane takie na coś, nie wiem. Na co. Ale strasznie chciałem to mieć. Chciałbym to zrobić, żeby się dało na padzie grać, bo wtedy nie miałem pada. Bedla Giko nie wie, czy teraz oglądać ciebie, czy iść do sklepu po piwo. My już kończymy zaraz. Kończymy dosłownie za dwie minutki. Zobacz, co się dzieje. Długi. Ja przegapiłem moment, w którym dostałeś stówę od... Jezus. Kiedy to się stało? Nie wiem, kiedy to się stało. Ja nie widzę, bo mi mignęło z boku na laptopie. Oh my gosh. Muszę znaleźć tą ksywę, której nie mogę powtórzyć. Rylmy. A, to. Nie mogę cię znaleźć nigdzie, ale dziękuję ci za stówę. Memory wpłacił też przed chwilą dychę. Śliczne. Wiem właśnie, nie wiem, kiedy przegapiłem ją. Nie. Kurde, teraz jak w to gram chwilę, to aż bym sobie napisał taki cheat mode, żeby tutaj na przykład jakieś klocki leciały. Ja wiem. Najlepsze jest to, że ja to mogę zrobić, jak będzie mi się chciało. Ja wiem. To jest piękne, jak się robi gry dla siebie, że możesz wszystko w nich zaimplementować. To jest tylko kwestia czasu. Znajdę. Proszę, manualnik. Może nie znajdę.
Jest. W mailach znajdziesz. Dawid. Dawid. Dawidzie, dzięki za stówkę. O 20 zaczyna się, ale chyba nie sama konferencja, tylko ich jakiś taki ichniejszy pre-show. Ja właśnie nie wiem, jak to jest z tym EA, bo oni tam niby mają ten EA Play, tak, swój, czy jak to się tam nazywa, ale też jakaś konferencja chyba ma być, taka mini. Też właśnie tego nie wiem. Nie rozumiem tego za bardzo. Kurde, Solfi chce wersję, w której lecą tylko te S klocki same. S? Dobrze. Tak. Ja wiem, że ten mój engine na pewno obsługiwał konsole i jakieś tam, w sensie tak, że konsola wyjeżdżała jak w Quake'u, nie? I można było sobie wpisywać różne komendy, tylko wydaje mi się, że w tej wersji on jest wyłączony. Jeff Keighley chyba zaczyna swoje ten koloseum jutro dopiero, ale tego raczej nie będę streamował, bo to leci cały dzień, więc... Jeff Keighley się w tańcu nie ten, nie pierwszy. Wybaczcie, jestem w stanie tylko konfy. Konsola pod tyldą. Tak, dokładnie, pod tyldą. Jak w Quake'u. Tak, bo to tak się robiło, wiesz, to były te czasy. Emmaus 1. Kiedy wszyscy małpowali. Będzie Quake'i. Jakiś stream dzisiaj jeszcze, Kikoshima o 20 EA. EA. Ja bym w sumie mógł postreamować tego Onrusha, ale ja mam go na Xboxie, więc to będzie bieda stream niestety. Byłby. Bardzo normalny stream. No, bo nie mam sprzętu, żeby go do peceta puścić. Ale że tyle osób stream z tego zebrał, tak? Bo więcej ludzi niż na tych ostatnich naszych czwartkowych streamach. Kurde. Magia Tetrisa chyba. No. A wyobraź sobie teraz, jakby to była jakaś taka gra pełnoprawna, jakiś AAA. AAA Tetris, tak? Tak. Ale ten Tetris przynajmniej jest dopracowany, działa. Nie wywalił się, nie zrobił psikusa. Nie wywalił się, jeszcze, to prawda. Tak. Nie, raczej... On się nie... Spotless nie ma HDR-ów, bo w 2008 roku nie było HDR-ów jeszcze. On się nigdy nie wywalał. Nie pamiętam, żeby się wywalał. Nie no, streamu czwartkowego z DS-a Tartaka to raczej nic nie przebije długo. Okej, okay, ale to, no, był, to tak, był akurat nie, inny, to jest, inny tryb. To jest trochę inna liga już. To... No. Ale się to teraz spieprzyło mi znowu. Dużo śmiesznych mieliśmy maili, komentarzy. Oj, nie trafiłem. Głównie o to, że byliśmy strasznie niemili dla Tartaka, jak w to grał z Majkiem. Tak, mi się to też nie zrozumiał ktoś całego sensu tego streamu. No, w takim razie. W czwartki grać jakieś żuczki, gnojatki, a nie porządne gry. Okej, różne gry są. Żuczki są akurat fajne. To jest jedna z niewielu gier indie ostatnio, które wyszły, które mi się autentycznie podobają. Na przykład tak samo pisaliście, że Kasztan był ten Moonlighter, a później mnóstwo osób pisało, że kupili po streamie i super gra. Także no, różne rzeczy streamujemy, nie tylko te Call of Duty. W tym roku ja będę grał w Call of Duty. Chyba że się okaże jakimś mega gównem z recenzji, ale raczej się nie zanosi. Ale wiesz, że tam nie ma singla. Wiem, no bo ja w Call of Duty tylko multi zawsze grałem. A, okej. Okay. Kubar, jak status paczki? Paczki wciąż nie ma. Naprawdę podejrzewam, że paczka gdzieś ją rozerwali i... I się podzielili łupem. I wzmocili. No, mam wrażenie, żeby była... Tartak mówi spokojnie, spokojnie, to jeszcze jest... Jeszcze jest wcześnie, ale coś mnie się nie wydaje. Ale DEA w pewnym momencie zapuka do drzwi do Kubara. Będzie się musiał tłumaczyć. Jaki Koshima, dobra, to jedy wbić parę leveli w Path of Exile, wpadł na 20. Okej, okay, to 20 jaki Koshima. Okay. Star Treka jednak nie zagrało. Ej, początki są, wiecie. Jest długi, kurde, ale 3 będą tylko. Ach. Najlepszy w streamie był początkowy zawód, że idzie mu tak dobrze. To prawda. On trochę pamiętał z czasów, kiedy w to grał i trochę oszukiwał. No bo on doszedł tylko tam, nie?
Ale mówię, no. Moja kasiora była na Taurusie i generalnie wygrałem ten zakład. I Taurus no nie dał dupy, kolokwialnie mówiąc. Majkowi to co dobrze idzie, z tym się nigdy nie skończy. Co już chcecie, żeby się skończył? To zaraz poradzimy. Drugi przycisk. Spadają same eski, tak? Będą leciały same takie klocki, których nigdy w Tetrisie nie ma. Takie kółka. W kółko będzie. Bedla Giko leci po czteropaczek. Do 20. Zaraz zakończę ten stream, która jest 19.01. To tak zaczęliśmy. O, Giko Zdrasko z 3 na YouTube wpadł. A to już jest 12? Tak, okej. Okay. Miał wpaść o tej godzinie. No kurde, paczek zaplanował. Ale mam wrażenie, że z tego mikrofonu, co teraz nagrywam, lepiej słychać. Słyszycie chyba tak samo dobrze jak... Tak? Jak z tamtego? Tak, ale to się na nagraniu... Na nagraniu wyjdzie. Raczej ukorzy, no. Bo ja patrzyłem tak przy obróbce, wiesz, on jednak dużo lepsze pasmo łapie. I można więcej zrobić z tym dźwiękiem później, w postprodukcji. Tetris z trójkątami proponuje MQ już. O, Jesus. To był niezły hardcore. Albo jakby spadały jeszcze walce, rąby. Albo puste. I musisz obliczyć pole. Tak. Jeszcze tych walców, rąbów w locie. W międzyczasie, tak jest. Ja myślę, że ktoś już coś takiego zrobił, bo to jest zbyt banalne, żeby tego nie było. Dobra, Mike. Musisz pomału to jakoś... Pomału będę zawijał. Zawijać do portu. Bo już wygrałeś wszystko, co mogłeś. Wygrałem generalnie. Wszystko, co mogłem, dobra. Koszta produkcji ci się zwróciły. Z nawiązką. Dzięki, Dawid, jeszcze raz. Dziękuję bardzo za docenienie mojego wysiłku sprzed 10 lat. 10 lat. Nice Panda to jakiś azjatycki Tetris. Dlaczego azjatycki? A, i liczenie, że musisz liczyć pola powierzchni, tak. No, to by tak było pewnie. Ile robocza godzin na zrobienie takiej gry? Wiesz co, nie jestem w stanie sobie tego przypomnieć, ale to były tygodnie. Okej. Okay. Tak, coś tygodnie pracy generalnie. Ale to bardziej dlatego, że ja tam pisałem taki framework mały i całą tą otoczkę, a sam Tetris to było tam, no nie wiem, no parę weekendów. Powoli. To do 20 pójdę truskawki nazbierać na konfę. Trzymaj się, Luki. Trzymaj się, ja już też kończę, bo tu już się samo widzę. Kiedyś był taki Tetris z nagimi postaciami, jak się ładnie ułożyło, to sami wiecie. Był taki, faktycznie. Był z gołymi babami. O, i długi przyleciał znowu, bez sensu. Ale myślę, że różnych Tetrisów było tyle różnych kombinacji, że... Dobra, puszczam stery. Niech sobie zjadą klocki. Aż mnie nadgarstek rozbolał. No, walczyłeś dzielnie. No. Walczyłeś dzielnie. Game over. No, także to był mój Tetris. Jesus, take the wheel. Tak było, no. Game over. Najlepszy jest ten, teraz tak sobie przypominam, jak robiłem to menu, najlepszy jest ten taki pochylony klocek w kształcie litery L. Okej. Okay. Dlaczego właśnie to? Tak brzydkie to jest. A dlaczego jest przekrzywiony? No bo jak zrobiłem go prostego, to mi się wydawało tak banalne to menu i chciałem, żeby trochę było takie, wiesz, urozmaicone. Okay. No i faktycznie urozmaiciłeś. No. A napis Tetris u góry zrobiłem Bloom, żeby nie był taki chamski jak ten pod spodem. Jebut. Dobra, dzięki jeszcze raz wszystkim. Dziękujemy. Dzięki za wpłatę, dzięki za followy, dzięki, że przyszliście zobaczyć granie w Tetrisa. I widzimy się, słyszymy, jak ktoś chce, o 8. Tak jest. Papa. Dozo, papa.